Dzień dobry, dzień dobry i witam wszystkich na kolejnej odsłonie. W kolejnej odsłonie challenge'u do 2700 gramy już z zawodnikami powyżej 2600 na 3 minuty. Łatwo nie jest, sporo trzeba liczyć, uwa uważać na czas, grać dosyć szybko. No i zobaczymy, jak to się potoczy. H3, żeby nie wpuścić tutaj figury skoczek H5F5. Przeciwnik wie o co chodzi. Przestawię skoczka na C4, taki jest plan. Tego ruchu to w ogóle nie znałem. Wow, zaskoczył mnie przeciwnik bardzo. To jest dobry ruch. To jest dobry ruch. Muszę to przepchać, niestety. Zagrać końcem i tutaj próbować. Pewnie jakiś. A G5 nie może. Z kolei jak. No właśnie. Chodzi o to, że jak zagram, tu zaatakuje skoczka, skoczek ucieknie, tu jest tak, Ale on próbuje mnie tu ładnie za y, zaskoczyć. Dobra, gramy tak, muszę szybko zrobić ruszadę, goniec będzie poblokowany bardzo mocno, ale to nie szkodzi. Wierzyć trzeba w pozycję mocno. No i teraz jak skoczek tu, to wracam. Tutaj spróbuję tego skoczka ugryźć. No on fajnie tymi figurkami tutaj stanął, tak klasycznie. Próbuje mnie... Po prostu ograć. Yy, tu grozi bicie i grozi bicie tam. I potem F3. Biję. Ketman zbije. Zbijam tu. Choć on też może potem mieć plan, żeby grać na, tym, yy, na tej linii. Pozwoliłeś mi wziąć tak po prostu pionka? Tylko chwilka, bo on weźmie mi tu. Ja wezmę tu, 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 tu. tu. Tu, i co to z tego wyniknie? Wierzę, że one moje figury się rozbrykają. Mogą w sumie tam zagrać aktywnie. Mogą, dobra, pójdziemy na to. Pójdziemy na to. Co? Oddał mi figurę? Nie rozumiem. Figura za Afriko. Chwila, 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 chwila. Bo coś, 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 coś mi tutaj. Nie, no, bije. Jak goniec tu, na G4, ja mogę nawet tym wrócić. Mogę czy nie? Mogę nawet tu. Bo jak on tutaj, to ja wracam gońcem. Dobrze to przekalkulowałem? Dobrze chyba. On naprawdę poświęcił w ten sposób figurkę? W taki. Nieoczywisty dla mnie sposób. I wracam. No i tutaj nie ma mata, bo teraz grożę wybiciem tutaj. Tak. Aha, on wieżą zbije. Ja tu. On zdwoi wieżę. E, gość, gość po prostu nie widzi. O! To ja nie widziałem! Uuu! Krzysztof, ale jesteście cielemele. Tu groził mat. Tak, mogłem zagrać. Teraz jest jeszcze gorzej. <ścoughs> Ale mnie ograł, gościu. Tutaj, w tej sytuacji mogłem jeszcze zagrać tu i walczyć, bo byłem zablokowany. Przejść wieżą tutaj, spróbować tu. Nie, no i byłaby gra. A tutaj się sam... Sam się... Y, sam się tutaj poddałem, tak naprawdę. No tu nie ma wyjścia żadnego. Dobra, poddaję. Nie ma wyjścia. Kurczę, ale... Zobaczcie, oddał figurę w taki prosty sposób. Szkoda, że odrzucił wyzwanie. Jeszcze to wyciągnął, tylko że no, przez moje błędy. Tam na F3. No to było bardzo ciekawe. No dobra, mamy gościa 2653. Zaczęło się. Zaczynało się dobrze. Skończyło się niestety. No to widzę, że jakieś problemy chyba z łącznością. Jeszcze chwilkę poczekamy. Za szybko zbiłem. No tak, to wiecie. No często mi przecież. Za szybko, za szybko grasz, Krzysztof. No za szybko, wiem o tym. Ależ ja o tym doskonale wiem. Takie są szachy piękne. Człowiek jest czegoś świadoma i tak robi to samo. Dobra, ja to sam przerwę, bo nie będę tutaj wiecznie czekał. Po prostu szukam sobie nowego przeciwnika. Wyszukuję gracza. No i mamy 2680 super, a już z nim grałem bodajże. Już z nim grałem. Dobra, tu wybijemy, no i mamy przewagę. Przewagę mamy tutaj. Pionków 4 na 3, jeżeli by doszło do jakiejś ciekawej końcówki. Myślę, że mogę próbować grać na wymianę. Spróbujemy tak. Spróbujemy tak to wymienimy. E, tutaj mogę, bo jeżeli na końcu będzie szach, to mam gonie 1 Więc sobie spokojnie e, tak zagram, gonie f 1 On trochę mi oczywiście tu utrudni, jasne. Zawsze mam tu Hetman. Ha, on może zagrać tu gońcem. A to teraz tak. Teraz tak, i tu myślę, że zwyczajnie to wymienimy. Oczywiście on może uciekać, tak? A, w ten sposób chcesz zagrać. No dobra, tutaj. Tutaj tak. I teraz G3, żeby nie było gońca F4. Skoczek, żeby mi też nie wleciał. Teraz chcę zagrać B3 i tutaj. Będzie próbował, będzie próbował, jasne, będzie próbował, no dobra, gramy tak od razu, on zagra tu, ja mogę, tak, mogę zagrać, aha, zbijesz mi, nie widziałem tego, przyznaję się bez bicia, tutaj, jak mi zbije tu, przepraszam, on mi zbije tu z szachem, ja wybiję, no dobra, będę miał gorszą końcówkę, wieża za dwie lekkie, więc to jest teoretycznie przegrana, ale powalczymy. Oczywiście cztery pionki tutaj. Piechotą nie chodzą, tylko pytanie czy teraz przepchać. Przepcham, spróbuję to utrzymać. Królem przejść szybciutko, może uda się gońce zablokować, jeżeli on się w jakimś tam momencie zagapi. No i będziemy walczyć. Czy ja mogę teraz? Tak, chyba nawet tak muszę. Jeżeli on tu to ja tu. Mogę też tak. On chyba tak też może, ale wtedy jakieś C3. Nie, królem będę musiał podejść. Dobra, podchodzę królem. Szach jakiś niegroźny, bo zawsze mam tu. Ok. I tutaj chyba podejdę sobie na wieczny ruch. Yy, takie jakieś będą pewnie. Chocki, klocki. Aha, to będzie możliwe. Gramy C4. Goniec da szacha, pójdę tędy. Jeszcze wyżej. C5, D5. Mocno muszę się chyba tutaj rozpychać. Skoczek jest uwięziony z jednego powodu, bo tutaj musi tego pionka bronić. Znaczy, musi. Więc nie musi. Pytanie, czy tak zagrać? No właśnie. Spróbuję go też sprowokować, może do A5, wtedy jakieś C5, ten się osłabi, ale nie, to chyba nie. A, tutaj zagrałeś, tu zagram. No tak, chyba muszę w ten sposób. Prawdopodobnie on przepcha. O właśnie, tego nie wziąłem pod uwagę aż tak bardzo. Tutaj, tu mi zablokujesz, co. Tutaj to chyba nie. Chodzi o to, że ja tutaj też za bardzo nie będę miał chyba jakiejś ciekawej opcji. Zagram tak, żeby spróbować. Tak. Możliwe, że to jest. O, to teraz tak. Przepchasz. Dla mnie dobrze, dobra, tak. przepycham. To, jak pionek tam zawędrował, jestem przy nadziei. Wprawdzie królem nie mogę nigdzie przejść. Końcówka dziwna, tutaj, tutaj. Mm, końcówka bardzo dziwna. No mogę w miejscu stać w zasadzie i czekać na jego jakieś reakcje. W sumie tak zrobię, poczekam. Co zagrasz tu, ja zbiję, zagrasz tu, pionki nie pójdą. Wierzę, że zawsze asekuruje, i ten pionek też ucieka, i ten ucieka ewentualnie. No dobra, z powrotem. Czy ja coś takiego mogę zagrać? Teraz mogę coś spróbować w sumie. Spróbuję tak, bo kiedy on odejdzie gońcem, to miał taką opcję. Co? Aha, tutaj chcę zbić. Jak zbijesz tu, no dobra. Tak zagramy, bo jeżeli zbijesz, to ja zbijam tu i wie, będzie miała opcję. Dobra, gram tak. Nie pozwolę ci na, na taki ruch. Tutaj. No tak, widziałem to również. I zbijesz mi tego pionka, jasne. Tu raczej to było bez wyjścia. Taki szach tu. Szukam takiej opcji. Szach tu. I co? I wchodzę tam. Ha, mam cię. Nie, już myślałem. Obronił się jednak. Dobra, jeden szach. I chyba mam bicie tutaj, które wygrywa, bo tam wchodzi. I ten pionek zrobił robotę, słuchajcie. Ten pionek zrobił robotę. Jeden szach. Nawet mogę chyba sobie. Poz... Nie na to sobie pozwolę. Nie, tego pionka przytrzymam. Tak, tak. Tu cię, tu cię mam, drogi przyjacielu. 30 sekund. Może tu. O, jeszcze pod skoczka podszedłem. Eee, a to mogę zbić w sumie i. i pionek dochodzi. Mm, chyba. Zagram prosto, tak, tak, tak. Okej, okay. szukam rewanżu tego przeciwnika. Nie, niestety, niestety jest inny, 2680 pokonany. Słuchajcie, to jest dobry znak. No i gramy sobie dalej, tutaj będzie wariant obrona Nimcowicza, Hetman C2 Okej, okay, tu sobie wybijemy Goniec G2 Skoczek wychodzi Goniec F4, zawsze jakaś tam wieża D1 szybko wchodzi i Roszada Okej, okay, tutaj żeby pole zańczyć. ta E5 chyba najlepsze nie jest Tak, grozi tu, ale on, o, tak. Teraz mam chyba taki ruch. On musi wybić tym, ja tym. Co to za poza? Koniec tam będzie stał dobrze? W sumie to nie wiem. Może tak spróbujemy. O, czy to jest wybicie teraz? Byłoby, ale za późno. Teraz mam fajny taki ruch. Hetman tutaj atakuje. Dobra, zagrajmy tak. Jeżeli on zbije, zbije pionkiem. Nie, zbije to wieżą. Będę tam wiecznie atakował. I teraz zagramy. Tu spróbuję wymienić. On może też tak spróbować, ale nie, nie może, bo przecież tu skoczek będzie atakowany. Groże wybiciem, grożę takim zagraniem. Niestandardowo. Jeszcze zbił tym. Ok. Czym ja to mam zbić? Teraz pytanie. On mnie trochę tu zablokuje, to zbije topionkiem tam pogramy po tamtej linii jeżeli tu to tu tak się też nie dzieje no i tutaj gramy wieżą, co on będzie mnie teraz odpędzał pewnie, nie? może to robić, tak prawdopodobnie, dokładnie przejdźmy tu, żeby zagrać sobie na b5 goniec h6 mam też no właśnie, tutaj od razu zagrał tu, tu, a tu strzałka? Zawsze ma taki, ma, ma taki ruch, a, tu mi zablokuje, co muszę chyba tym gońcem, a ucieknę sobie tutaj, no, taki ruch, aha, wchodzisz tu, tak, dobra, spróbujemy tu, jeżeli tak, to wymiana, mój skoczek będzie miał problem, nie, bo zawsze po tym mam tutaj, taki ruch, o, E3 jest możliwe, ale nie, bo tutaj jest też takie sprzężenie na linii, więc to nie będzie całkiem chyba dla niego dobre. Taki ruch mnie za bardzo nie interesuje, bo tutaj, jak skoczek się właduje, to nie, też będzie mi uprzykrzał życie. Ale goniec C3. Zawsze to jest jakiś pomysł. A jednak, a jednak poszedł na tą wymianę. Próbujemy tak i tego skoczka stąd. Ale nie, no, jak ja go zbiję, to mnie atakujesz, co. Oj, tego nie chcę. A tu będą widły. Co mam zbić tu? Biję. Tu zbiję ewentualnie na D6. Co ryzykuję? Nie zbiję tam na D6. Uciekaj stąd. Możliwe, że te moje poświęcenie najlepsze nie było. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ten skoczek stoi źle. Skoczek E5. No właśnie, mój skoczek stoi po prostu źle. Tak, to tak. Hmm. No właśnie. Muszę tak wrócić. B3 grozi. Wracam. Gdzieś skoczki muszę się ustawić. On też sporo manewruje. Taki ruch nie jest raczej groźny. Znaczy, on może zagrać oczywiście. Tu próbuję B3 ustawić i chyba tam się władować. Eee, tak, jeżeli tu, to tu. No to się właduje. Jak mi się uda to zbić. Okej, okay, to jest pionek. Dobra, to nie jest takie teraz złe. To nie jest teraz takie złe, słuchajcie. Eee, wydaje mi się, że nie jest źle. Czy znaczy, wygrać może będzie biały i mi ciężko? O, teraz to nie będzie chyba ciężko. Aj, tu przeszedł. Nie widziałem tego. Tutaj, tutaj, tutaj. E, no, tego nie widziałem. Kurczę, już myślałem, że go mam tam, że go złapałem. E, jednak go nie złapałem. Pytanie teraz jest inne. Tu mi zagrasz. Dobra, tak. Jak tu, to tu. Pianek odbije, król się fajnie wstawi. A jak wieża zbiję, to mam tutaj. Dobra, król stoi świetnie. Tutaj nie wchodzi. Wolna linia zajęta. On będzie musiał coś takiego zagrać, ale wtedy ja wieżą wchodzę aktywnie. Wejdźmy, aktywnie, wieżą na tego pionka. Jak tu to tu, jak tu to tu. Dobra. I teraz co? łapimy pionki, nie? Myślę, że mam większe szanse na wygranie niż na zremisowanie tej pozycji. Okej. Okay. Kolejny pionek wzięty. Tak, tak, jakby się to udało zablokować. Może być ciężko. Tutaj, a i tutaj masz ruch, co? Kurczę, no złapałeś mnie na tej wymianie paskudnej. Co? Dobra, idziemy. Tak. Mm, tak, muszę. To czemu ja to zrobiłem? Z, z braku czasu. 7 sekund. Czasu co przegrałem. Było blisko, zabrakło mi jednak tutaj e, szybkości, ale fajnie się grało tu, tę partię. Było blisko, zwroty akcji, mam nadzieję, że się podobały. Mi się bardzo podobało. Przeciwnik przepchopionka, o proszę bardzo, jak przyjemnie. Jak przyjemnie, bardzo mi się to podoba. Mm. No to co? Gramy tak, wymusimy mu bicie. Czemu nie? Ja, Mamy taką chyba ulepszoną francuską. Proszę Państwa, goniec wyprowadzony. Lecimy tutaj z otwarciem. Ehm, no to bijemy, co? I tutaj wezmę pionkę. Dlaczego mnie wziąć, zagrać C5? Ja wiem, że y, mam trochę nierozwinięte figury, ale coś za coś, no. Mogę poczekać tak i zbić. Y, jestem łasy na pionki. I skoczek. Tu przypilnuję. Wejście tutaj. No tak, no to tu zbiję. No dobra, lecimy. I myślę, że po prostu tu. Jak zbijesz, no to zbiję. Mogą się dziać różne rzeczy. Yy, Okej, okay, tutaj będzie ten. No to, tu tu, 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 tu. Tak mogę w sumie też zagrać. Ciekawie. Trzeba dosyć szybko, żwawo tutaj cisnąć gościa. E, tu będzie bicie możliwe. Zagrajmy tak, żeby tego końca też mieć na oku. C4 w drodze. Roszada by się przydała. E, no, C4 jest z tempem. Skoczek stoi dobrze póki co. Mhm. No tak i chcę dążyć do roszady. E, ha, bo zdążysz mi dać szacha, więc tak muszę zagrać. A zobaczcie tutaj tempo w tempo, nie? A co, zbije, zbiję, zbiję. Mogę zrobić roszadę. C5 zagrasz. Tak, C6 zagrasz. To wtedy tu. Oj, podwaliłem. To bolało. Co nie mówiłeś, że bierzesz mi tutaj jakość. To bolało. Teraz muszę zachować tego skoczka. Zatem wzięcie tego piona może być nieco ryzykowne. Będzie tak jeszcze. Wierzę, C7, tak, żeby mieć odejście. O, to jest ciekawe, właśnie. A, tu jest chyba strzałka. Hetman zbija. Kurczę, blade. Dobra, uciekam, jak tutaj jest mokła kura. Nie, no poza jest niestety zła. Muszę zbić pionem. Tu wieża wejdzie na F7, będzie mnie atakować teraz. Poza niestety jest zła, muszę wrócić. Źle to wszystko obliczyłem. Ten pionek jest taką zakałą. Zagrajmy tak. Tutaj muszę bronić. Tego bym teraz wziął chętnie. Ładnie sobie to wymyślił. I taki ruch grozi. A jak zbiję tym, on zbije wieżą. Muszę. Tak, on zbije tego, ja tu. I tam będę groził Matem, on Hetmanem będzie musiał iść na D2. Ciekawe, ciekawostki. Dobra, jakość odzyskana. Co dalej? Może scentralizować tego Hetmana, tylko to da mi to chyba przepchanie pionka. Dobra, tu mnie atakujesz. Eee, tak, nie mogę, tu mi atakujesz, tu mi atakujesz. To trochę boli. Może tak, 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 nie, tu mi wejdziesz. Nie, 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 nie. nie, nie. Aha, aha. Tu, tu, tu. Też niedobrze, tak? Muszę tak. Tu atakują mi zbiję tego. Wieża tu. Ty tutaj, co z powrotem zagrasz? Kurczę. Tak, tu. Tu, 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 tu. Tu. Dobra spróbujemy odbić po prostu wieża łapie aktywność królu cieka tędy, no szach to tu I mam po prostu odbicie tutaj ojejku, tego nie widziałem tu jeszcze, tu to to była już przegrana dobra, no masz mnie wiecie, dostajesz dobry debiut i niestety go nie wykorzystujesz, szkoda, że odrzucił wyzwanie, no jest ciężko 2.608 E, zobaczcie, no, dostajemy trochę wciary. Sorry, jak wygrywamy to my, jak przegrywamy to ja. Zawsze to tak działało. Ehm... Dobra, trochę mniej komentarza, trochę mniej komentarza. Cel trzeba osiągnąć, bo tak można robić 100 odcinków i do niczego dobrego nie dojdziemy. Dobra, lecimy szybko tutaj z ruszadą. H4, uwielbiam jak tak grają kocham jak tak grają, dziękuję wam bardzo Wygracie H4, uwielbiam grajcie, atakujcie spróbujcie wygrywać od razu nie ma sprawy okej okay, jakiś taki ruch, tutaj już grożą fajne rzeczy tam nie chcesz atakować okej okay. B5 sobie zaatakujmy Pójdźmy na ostre rzeczy. Niech będzie B4. Teraz mhm. pytanie z koczkiem się władujemy? Co? To... Niech będzie tak. Bardzo mnie kusi bicie gońcem tutaj, bo jeżeli tu to jest strzałka i tu się wszystko fajnie rozwiązuje. Bał się. Znaczy, bał się. Widział, co się święci. A może tym, tu i tu. Bardziej gońcem mi się chce zbić to. Dobra, zamykam oczy i zobaczymy, co się będzie działo. Powrót, tak po prostu. Chcę wąć tutaj. Niech się dzieje tutaj, co chcę. Tam chcesz mi mata wsypać. Tutaj, to tutaj, tutaj. To wracam. Ok. Tak. Spróbujemy gdzieś tam wjechać hetmanem. B3 zawsze końśliwe. No, widzę, 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 że chce mi zrobić krzywdę. Widzę to doskonale. No dobra, proste odejście. Chociaż na H7 też było dobre. Tego końca od razu atakowałem. Chociaż z drugiej strony tak by odszedł. Miałby wejście, ale też. O, goniec by zasłaniał. Dobra. Nieistotne. Za mało czasu, żeby wszystko przemyśleć dobrze. Taki ruch to zawsze jest strzałka i wejście fajne. Bez figury tutaj w ogóle, słuchajcie, czuję się dobrze. Tylko trzeba wprowadzić, czy to wie, jakby tu walnąć to wszystko jest trochę wolne. No zobaczymy. Ha, tu masz gwiazd. Tak, tak. Tak, tak. No dobra, trochę teraz muszę pouciekać. Faktycznie troszkę muszę pouciekać teraz. A, tak. No dobra, niech będzie brzydki ruch, ale... No, po takim szachu zasłona. I teraz grożę takim ruchem. Tu jest strzałka, wchodzi następny skoczek. Aha, skoczek wchodzi, tu wchodzi. Uj, 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 uj Krzysztof musisz uciekać, ale robi się kiepsko. No tak ryzyko się nie opłaciło do końca. Dobra, tu się wszystko broni. I co teraz? I co teraz? Zbiję tu. Co możesz mi zrobić? Tu na razie nic. Ha. Już możesz zrobić wiele. Dlaczego ja tak słabo liczę? Niech mi ktoś to powie. Dobra. Jakaś obrona, tak? Bicie, bicie. Bicie tu. I tyle. Kusiło wzięcie tego Bionka z uwagi na jakieś tam szanse tu i tu. No tak. Tak. Skoczek. Właśnie. Tu wchodzisz, nie? Muszę to dziabnąć. Aj. Jest źle. <ścoughs> Jest źle, słuchajcie. O! Dobra. straszę, no jak zbijesz tu, to jest raczej po mnie no pewnie zbijesz, a nawet szach, tego nie widziałem, dobra, tu dostaję mata kurcze, za łatwo, za łatwo myślałem, że tu już cię mam trudno słuchajcie, no i 21 oczek polciała. to dużo na tym poziomie jeszcze w odcinkach Okay, Zaryzykujmy sobie tak. Niech będzie D5, trochę gryśmy Przeciwnika. Ok, tutaj, gra C8. Proste ruchy do wykonywania. Jak to się dzieje, że ja tak tutaj to mam poodpuszczane? Pewnie wiesz, że teraz zbijesz. Pewnie tak. No i co, przejdziemy teraz do opcji wymiany. Opcji wymian, wiesz, wszystko się powymienia i znowu będziemy dręczyć końcówkę. W sumie jestem za większego wyboru nie ma no okej okay. i pobawmy się w końcówce przestawmy skoczka tutaj będę naciskał mam przejście gońcem Przejdę sobie najpierw końcem. Jakieś tam może opcję tak tak. No nie jest to takie proste. A, tu chcesz wybić. No dobra, jak wybijesz, ja będę miał pionki na białych polach. Zastanawiam, czy nawet nie No, ale teraz pionkiem zbiję. Potem tak zagrasz co? I to takie wokół remisu będzie się toczyć. Ale tutaj widzę, że nie jesteś zainteresowany remisem. W sumie to chyba i słusznie. Może po prostu A6. Z opcją taką. Ja tu haszę, żeby takiego ruchu nie było. Tak, przestawianie króla teraz. Typowe, typowe. Czekamy na to bicie. Tutaj spróbujemy. W ten sposób chcesz to odsłonić nawet. No dobra. Idę w to. A tu jakieś szachy grożą. Oj. Chyba się nadziałem na tutaj jakiś. Nie typ... Taki bardzo szybki atak. Kurcze. Naprawdę. Muszę zwiewać w ogóle krąg. Król... Znowu ta sama sytuacja, ale fatalnie to pograłem. Ale to fatalnie pograłeś. Tu bicie, tu pionkiem to jest wygrana. Co ja zrobiłem? Odsłoniłem sobie króla. Te pionki powinny tam stać. I nic sobie z tego nie robić. Bez sensu. Yy, jeszcze jest ucieczka, bo tu jest opcja bicia, dlatego koniec jak tu, to jeszcze mam opcję bicia tutaj, dobra. Dlatego się wahał. No jak tutaj, to on wróci, nie? Gram tak, bo jeżeli zbiję To ja chyba mam opcję bicia. On tu. Nie mam szacha żadnego sensownego, co? Aha, jak bicie tutaj, tutaj to po prostu odbije pionek szybko będzie szedł. Um, ale jakaś. Nie wiem, jakaś kontra, konterka, cokolwiek. Może... Ja mam w ogóle prawie 2 minuty. Co się dzieje? A tak. No właśnie, idę tu. I tutaj wchodzę. Dobra, coś tam może jeszcze się uda wyrzeźbić. Tak, zawsze mam też taki ruch. Um, kilka szachów mogę dać. Się trochę zbliżyć. Tak, niech będzie. Mhm. Tutaj. Aha, jest bicie tu. Orety. No, nie ukrywam, gram na czas po prostu. Oj, tutaj już. Bo mógł mi dać mata co? Dobra, gra na czas się udała. Takie reguły lecimy dalej, D4. Też można. A jak tak? Czy są tu jakieś pułapki? No taki ruch mi się po prostu podoba, żeby nie wpuścić końca na C5 jak szach na B4, to skoczek na D2. I co? Potem mam proste chyba posunięcie, tak mi się wydaje. Tu chcesz wejść. Yy, fiu, co ja w ogóle tutaj wymyśliłem? Będę musiał zagrać królem. Nie widział. No powiem szczerze, sam się zaskoczyłem. No dobra, wychodzimy sobie figurami. Chyba długa. Róbmy długą, nie boimy się. I prosty goniec d3 z obroną, może tam na c2 takie wejście. To tutaj wszystko będziemy wymieniać, centralizować figury. Jego goniec nie gra, to jest cenna informacja dla mnie. Tak długo myślał ich A4. Tutaj sobie ucieknę. Może A3. To też zmusi go do. No właśnie. Do jakichś wymian. No i A3 niech będzie teraz w sumie. Wierzą. Dwa skoczki. Ten pionek tutaj. Na spokojnie. Teraz gramy na przestrzeń. Może E5. Mi wygląda groźnie, bo nie można zbić, bo tam jest strzałka. No właśnie. Hop. O jejku, podstawiłem. Podstawiłem. Nie, nie podstawiłem. Zobaczcie. Pyk. Ale fart. Znaczy i tak tam miałem skoczka na 4 jak coś. Ale było. No dobra, mój drogi przeciwniku. Lecimy dalej. Okay, London system? No, tak, 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 tak. To sobie spokojnie zaatakujmy. No, Hetman dwa skoczek tutaj. Yy, Okej, okay. a to nie mogę tu? 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 Tu i biorę? Przecież mogę. Zobaczcie, jaka fajna pułapka w London Systemie się pojawiła. Tutaj, to tutaj. I potem tu. Jest świetnie. Znaczy mój rozwój jest kompletnie nieskończony No za cenę piona mogę też cierpieć To nie jest tak, że tak można grać zawsze Ale wydaje mi się, że po prostu we mam pionka więcej e I teraz tak No tego już nie wezmę, to już by było za dużo Muszę skończyć rozwój, nieco 7 szybka Roszada i żyje. Coś w tym stylu Ale można powiedzieć w cudzysłowie, że London został obalony Znaczy nie jest to obalony Oczywiście jako debiut, ale Często dostaję tutaj Pozycje grywalne, dobre. Może jakiś taki ruch być szkodzący, ale wtedy chyba tu, właśnie przeciwnik będzie mi przeszkadzał, będzie mi próbować przeszkadzać. Gram H5 i tak. Jak tutaj. Nie, nie może, bo Hetman stoi fajnie na piątce, a czasem się można też pomylić. No, idę wysoko, idę wysoko, proszę bardzo, wrócił. Idę wysoko. I co? I jeszcze wyżej? Czemu nie? Czemu nie? Koncepcja gry się może naprawdę bardzo zmieniać. Ten goniec oczywiście mój nie gra, ale to nie szkodzi. Zagrajmy gońce najpierw tak, żeby mieć jakąś tam opcję. Tu będziesz mnie atakował. Dobra, Bo jak zagram tu, to mi tu wrzucisz ruch. Taki ruch mi się bardzo podoba. A tutaj mi zagrasz. Dobra, niech będzie A6. Na razie przeszkodzę mu w zagraniu B5. Bierzą. A może tak? Przerzucę Hetmana z tej strony. Bardzo niestandardowa pozycja. Jak tylko pójdziesz tu... Nie pójdziesz. Nawet tak zagrał. No dobra, wracam tędy. Już mi gonił Hetmana. No to co? Chyba tak, kulturalnie. Bo tutaj... Wierzą i tak, coś w tym stylu. Tu mnie będziesz podważał, to wiem o tym. Muszę chyba bronić, bo już nawet taki ruch będzie względnie mógł być wykonany. Zrobię tą roszadę. Trochę ryzykowne. Tak nie może. M bo mam plan. Jak tu, i tu, i tu, i tu wierzą, to tak i tam grozi mat wzięcie wieży. Taki mam plan, dlatego zrobiłem roszadę, żeby nie było szacha. Sorry, tak trochę szybcie, szybko mówię. Pewnie nie wszyscy też zdążą mój tok myślenia zakumać, ale to jest właśnie, sz... to, jest właśnie to, że. O, tutaj weźmiesz, dobra, no weźmiesz. A nie mogę, co ja robię tutaj? A tu grozi Mat, ujujujujujuj. Hmm? Krzysztof. Mm -hmm. Zagranie tutaj, tutaj. Biorę I chyba tu po prostu będziemy wymieniać. Tu pionek wprawdzie wisi, ale to będzie chyba dobra wersja. Tak. I on nie może na D6 zbić, bo wie, że D8. Dokładnie. I mamy tutaj przewagę w pionkach. I możemy sobie szaleć. Biorę te piony. No jasne, tutaj będziesz chciał mi tutaj to zaszkodzić troszeczkę. Dobra, lecimy. I gram tu. Koniec się chowa. Tam jakieś F4 będzie też. No i C5. Pionkiem będę szedł. Ok, idę pionem. W ogóle taki ruch teraz grozi. Idę pionem. Chyba tego za tego trzeba będzie wziąć, troszkę się uswobodzić. Dokładnie spróbować zagrać, chyba D5. Tutaj tak uciekniemy. No, jest nasz. Gość jest nasz. Niech będzie tak. No i mamy to. Lecimy dalej. I znowu ten sam przeciwnik. Zobaczcie się pojawił. Czwarta partia z nim. Lecimy z tym samym wariantem. Ok. No i ja on sobie zagrał tak. Ok. H3. Już nie mogę tego powtórzyć e, wariantu z F4, bo tam mi wejdzie. Hetmanem pewnie już to dostrzegł. O, zagrał nawet inaczej. Co mnie cieszy. Ok. Goniec C5 to strzałka. I tak, wymiana hetmanów, wymiana skoczków. Im więcej wymian, tym lepiej tutaj, chyba dla mnie. Tak, 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 tu bronimy, tu bronimy. Skoczek grozi. Skoczek też może wejść fajnie tam, no może, 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 może. I w sumie powinien. ja muszę, tak, on wejdzie, bicie ją pionkiem. Co? Naprawdę? Ja bym na jego miejscu tak zagrał, dlatego się zdziwiłem. Okej, okay, co nie znaczy, że to będzie wszystko takie proste, bo nie będzie. Wprawdzie to pole ma 4 na 3 piony hmm, co tu o tym sądzić Na pewno muszę uciec tutaj sobie królem Wymianę jak najbardziej Jak najszybciej I coś w tym stylu Coś w tym stylu do zająć Aha, wieża zagra Nie zagrał um, Może tak Bo jeżeli zagra wieżą mam opcję bicia tego pionka Tu mi chcesz przetrącić Aha. Mądrze, 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 a tak? Spróbujmy. Szacha, nie dostrzegłem. Nie dostrzegłem szacha, ale też mam tu picie, bicie. Taka wieżówka znowu chyba powstanie, względnie równa. Chociaż tu, tu, aha, on nie może wieża d8, bo tu strzelam. Myślałem właśnie o tym, żeby tu rozwalić mu pionki, tak? O, no właśnie, ten król stoi niefortunnie. Mógł stać w tym samym miejscu w sumie. Ale jest jak jest teraz. No właśnie, zagrałem królem tu i odsłoniłem tego króla wbrew pozorom. Mi się pojawiły nowe możliwości taktyczne. No muszę to zbić. Gość widzi mniej ode mnie. Nie może tu, bo tu. Miana? Dzięki bardzo, panie. I tak. Dobra. No to co? Ja teoretycznie mam pionka więcej. Teoretycznie oczywiście. Podchodzę królem, bo mam trzy pionki na 4, tutaj 3 na 2, lecz. No właśnie, lecz pozycja się robi taka, że. No, idę tu na czarne pole. To tu z tego wyniknie, to nie wiem, bo tu mam pionki na białych polach i tutaj na C4. Hmm. Co na przykład jak on tak zagra? Nie wiem, ale idę tym królem. Im wyżej, tym lepiej. No trudno, jak zagra tu. To strzałka. F4 jakieś. I próbujemy. Dobra, tutaj sobie zagrałeś. A jakbym dał szacha, i potem tu. Dał szacha. I tak. Muszę wrócić. Hetman tu trzyma na szczęście to pole. Może jakoś tak, ale nie to wtedy szach. Tutaj opcja wymiany, on się zawsze może zasłonić, prawdzie? O! Idziesz na Hetmanówkę. Tutaj. Tutaj. Dobra, uciekam. Uciekam, uciekam. Jeszcze próbuję. Jeszcze próbuję tutaj zachować te gońce w sumie. Mm -hmm. tu wejdziesz, no może, a tu jeszcze masz opcję Dobre. tak i tak bije, tu, tu i tam też mi skosi pionka, ale jest też obrona hetman tutaj broni, nie mogłem tam, bo bym stracił hetmana tutaj, no mam tylko taki ruch jeżeli tu, to mam hetman d2 Prawdopodobnie powinien zbić Mądrze, mądrze pograł, mądrze pograłeś, mądrze No dobra, muszę wrócić. Zbijesz mi tutaj prawdopodobnie. Idę tak, czy to coś da? A, wymianę tak uda, dobra. Słuchajcie tu, 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 tu. Nie, no co, te przegrywam. E, tak, przecież tu mam bronę. Tak, bi. Przepchałaś, tak myślałem Pionek zasuwa O, tu masz. Pięć nie widział, nie widział, nie widział. Zagrał źle. Jeszcze tak. Mm -hmm -hmm -hmm. Sześć sekund, kurcze Nie! Przygram na czas. Aj, ja! za wolny byłem. O, szkoda, szkoda. No, wygrana była tym razem, czasu brakło. <grystanie> tak to jest na te 3 minuty. Aj, No i stoimy w miejscu, tak naprawdę. Jedna partia na minus. No, odcinek muszę zakończyć na jakimś tam mikroplusie. Znaczy muszę, no. <grystanie> Chciałbym. Rewanżu nie chcę. Już przeciwnik uciekł. Haha. <grystanie> Nakamura by dał radę. Jestem za wolny. niestety. Już te bulety nie są moją dobrą stroną. Kiedyś były. Szukam sobie cały czas przeciwnika. Ja też, słuchajcie, próbuję grać partie w miarę ciekawe. No nie chcę grać zapychaczy jakichś, e, tylko jakieś takie właśnie, gdzie sporo mamy taktyki, no a to wymaga niestety trochę czasu. Szybkiego myślenia niż klepania po prostu na czas pewnych schematów. E, tutaj zagrasz. No, no, właśnie. W sumie tak chyba nikt mi nie grał. E, muszę chyba tak zagrać, żeby tu skoczkiem wrócić. Czy H4 jest dobra? E, jakieś wyjście tutaj musi być w tej sytuacji? Tylko nie pamiętam jakie. No, właśnie, jest ruch H4, który mnie martwi. Nie pamiętam za bardzo tutaj co tracę. Teraz skoczka. Tu trzeba walnąć. Naprawdę? Jest aż tak źle? Faktycznie. Skoczek. To czyli ja cały czas zły debuty rozgrywałam. No dobra, tracę figurę, no. Trudno. <słyski> mnie i po 8 ruchach, muszę tam sprawdzić, czy, czy to jest faktycznie jakiś babel. Bo coś mi tu naprawdę nie grało. Tak spróbujemy. Keton B3 jeszcze jakiś jest. Wszystko sobie ucieka, no dobra. No nie dam ci tak łatwo. Skoczek wchodzi, muszę jakiś taki ruch zagrać. Aha, pionka podstawiem. Pięknie, Krzysztof. Taki ruch rosi coś tam. Bicie, bicie. Chyba długa roszada. Nie chcę ci podpowiadać, ale chyba długa roszada. A, bo jeszcze tam pionek wisi. No to może być tak różnie, wiecie. No dobra, biorę tego pionka, niech się boi. Taki ruch będę miał, albo taki ruch będę miał, i tam coś będę próbować tak prowizorycznie. Tutaj go no bić nie może na razie, bo wieże nie są połączone. Wieża D2, może tak wtedy. Skoczek próbuje się ratować. Pytanie, czy nie tak, dobra, atakujemy. Niech się boi. A, tutaj masz zagranie. Dobra, ale mam taki ruch. Chwila, na szczęście. U, 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 u. Co tu możesz? Szach ci wtrącę, tylko pytanie, czy on coś mi da. No i to są właśnie... A, Dami, bo tu z szachem będę mógł wybić Hetmana. Z hetman odchodzi, nie wiem jeszcze gdzie. Dobra, zbiję to najpierw. Hmm. No i figury zobaczcie, mają ciasno. aha, taki, tak mi proponujesz nawet. Spryciarz naprawdę i tutaj grozi. Hmm. hmm, hmm. Fiu, 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 fiu. Szach i tu. Prawie mat. Się boi. C4: Wow. Go się nie spodziewałem. Tak, no nie ma mata. Jak to w figurach stoi? Hetman za wieżę i dwie lekkie. Jeszcze jakiś tam mikroatak, którego praktycznie nie ma. Tutaj z opcją zbicia i zagrania tu i wzięcia tu. Tam nic nie daje. Ale związania. A tak. Czasem się można pogubić w tych figurach. Jak on ma się obronić teraz? Chyba coś tam trzaskam. No, coś tam zbijam. Coś tam nawet dużo. No tu próbujesz, ja wiem, widzę widzę. Próbujesz i to bardzo sprytnie. Dobra, lecimy i będziemy atakować. Widełki podstawiłem, ale mam też takie bicie tu. Chyba daje radę. Mega zwariowana partia. Dużo taktyki. Mogę też... Tak. Dobra, gram także mieć lufcik. Tak. Szach. W sumie to chyba tego zbiję. I tak. Okej, okay. co mi tu grozisz? Mam nadzieję, że niczym. Bo tu już jakieś maty grożą, zbicie wieży, wszystko się posypało. Bardzo dobrze. No było, zobaczcie bez figury. Niezły taniec. Dwa 644, przeciwnik. No dobra. Ty mi skoczka, ja ci tutaj. No dobra. Długa. Wziąłeś. Tutaj. Próbujesz od razu. Rozumiem. Na całego. Okej. Okay, no muszę wziąć. I idziemy. No jak szach. To tu. Ten pionek też będzie wisiał. Jak zwykle coś się musi u mnie dziać. No tak, bo zawsze będę miał też końca D6, szach tu, koniec D6. Oczywiście. No i strzałka, tu bronię, tu atakuję. Wszyscy zadowoleni. Koniec D6, wieże się złączą. Co tu kogo atakuje? On się pewnie zastanawia nad tym. Bicie tu, tu. O, że już się zastanawiać kolego. Trzeba się nieco wybronić. Że takie ruchy będziesz kombinować, co nie? Mm -hmm. No dobra, możesz kombinować. Wieża B8, idziemy tam. Wieża E3, Hetman F5. Koniec E5, w sumie takie będzie mało przyjemne, ale trzymam tutaj twardo. Cały czas bicie trzeba brać pod uwagę, że królem trzeba będzie odbić. Hetman F5. Skoczek tutaj jeszcze jest taka fajna opcja, dlatego wierzę, że zagrałem, żeby nie było szachatu, a może być tu w sumie, ociekam, to są takie moje głośne myśli, słuchajcie, więc to nie jest takie, super, nie są to super jakieś tam analizki wybitne, no tutaj będę chciał grać, no i to on, on tam szuka, szuka drogi do zwycięstwa, bije. Tym tu jest szach, a nawet nie, o proszę. Z małą obroną punktu E7, bo po szachu zawsze sobie ucieknę. Ojej, kumat! O, mata dostałem, o Boże! Nie widziałem tego. Brawo dla Ciebie. Naprawdę brawo, szacun. Aż z tej porażki jestem zadowolony. Ale dostałem bombę. Takiej bomby dawno nie dostałem, nie widziałem kompletnie. No dobra, lecimy. Lecimy, lecimy, drogi przyjacielu. Tu nie mogę wybić bo jest strzał tu, tak chcę zagrać tu, bo H4 i tu, o H4, to jak ruch się 7 to H4 szybciutko tam i tutaj, wtedy nie będziemy miał F5, dobra i wszyscy szczęśliwi takie jest fajne przejście, i tutaj, i tutaj, ten koniec też tam fajnie działa sobie po tamtej stronie, w razie czego, to ba warty taki ciekawy dosyć plan, tak, jest tutaj atak, ale b chwilowo obronimy, bo zawsze też tak i tak można próbować w przyszłości, ja po prostu chcę się przestawić figurami, no mamy zamkniętą bardzo pozycję, no i zobaczymy, kto tutaj się wykaże lepszym zrozumieniem szachów, no, hmm, no na razie tak, U, mam, tutaj, hmm, jakbym wybił tym, on tu, tego nie chcemy, trzeba wybić tym Bo też nie mogę wpuścić skoczka na E6 Więc nie wybijałem skoczkiem A goniec się zaraz rozegra On tutaj sobie idzie tędy I wróci sobie teraz na E2 Znowu się koncepcja troszkę zmienia Na F5 sobie tam fajnie będę mógł zagrać Ale póki co to chyba goniec F2 Może roszada, Może roszada jednak No i teraz tutaj będę przestawiał Ciężkie figury również na linii C On to będzie robił Również jakoś tam będzie pewnie przedstawiał gońca dokładnie. coś to... Aha, już mogłem wlecieć tutaj mu zagrozić. Tylko to też nic to nie dawało w tym akurat momencie. Wyglądało to ładnie, ale. A jak wyglądało ładnie, to w sumie zagrajmy. Czy Hetman zagra tu? Może. Nie, nie może, bo tam jakieś wejście będzie. Goniec będzie chciał zagrać. A jakbym zagrał teraz tutaj, drogi kolego, to co mi zrobisz? Żeby wymienić biało Polaki, a ten będzie stał wiecznie. Mam cię. Jak tu? No właśnie. Mam cię, drogi przyjacielu. I skoczek stoi wiecznie. Na F5, niemalże. Tutaj trzeba zdwoić. Już grozi wybicie wszystko do końca. Ten wolny. No właśnie, on czeka teraz na moją reakcję. Eee, mogę sobie długo tutaj się zastanawiać. Zagram tak Trzeba uwrać zawsze na takie ruchy go nie wraca? Dobra, jeszcze króla sobie podciągnę. O jedno ten tutaj, tak. Dobra, może tu. Nie, wracam, 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 bo tak, tak i tak, ale China ustawimy. Nie, mogę wziąć pionka. Przecież nie wziąłem go wcześniej? Prawdopodobnie nie. Tu i tu dostanę plombę, a to wezmę tam. Dobra, widzę to i świadomy jestem tego posunięcia. Widzę, widzę. Co ja zrobiłem? Przecież tu. Ale mam tutaj, tutaj. Nie wiem, dosyć szybko to poszło. Um. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem, że się z tobą ożeniłem? Dobra, tak. Zbijesz tu, tu. Ok. I bronimy. Chodzi o to, że król będzie miał bezpieczeństwo, tak, tak. Jeszcze kwestia tylko, jak to będzie miał bezpieczeństwo. Nie będzie miał. Będziemy cały czas szachował. Nie. O! Zrezygnowałeś z tej opcji. Poczekajcie, ja mogę tutaj? Mogę. Mogę i skorzystam. Bo teraz mam taki ruch. Ale nietypowa sytuacja, jak to wygrać, jak to wygrać, zabezpieczyć najpierw króla, goniec kompletnie nie ma gry, gram tu, on pomylił się, on powinien mnie cały czas szachować, teraz już nie będzie wiecznego szacha, teraz już nie będzie, teraz już nie będzie, teraz mój drogi się ładnie zasłaniam i nic mi nie zrobisz, królowi nic nie zrobisz, teraz pytanie, czy wierza? tam coś jest w stanie zrobić, spróbuję tak perfidnie tego pionka wziąć. O, tu nie, bo tu zbierz sztuczki będą, ale też będzie chyba wygrana. Mm, hi, hi, hi. A no właśnie, I teraz bądź mądry i no mogę tak, 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 tylko to też nic nie zaskoczy, jest zbyt dobry. Tu, 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 tu. No dobra, pójdę na to. No tutaj to tutaj wiadomo, sprowokuję go do tego ruchu i tak, i tutaj spróbuję sięgnąć pionka. No to go sięgam. No wiem, że jego gońca wymieniłem, ale zdobyłem sobie pionka z Afriko i tego będę molestował teraz. Ojejku, nie mogę no chyba tego słowa użyć w ogóle. Będę go męczył, tak chciałem rzec. I kolejny pionek. No właśnie. Tak. Idę tym. I tak. I tak. I tak. Muszę bronić tego, tak, żeby na wiecznego szacha nie trafił znowu. Tu się zasłaniam. Dobra. Mam. Poddał. Akceptuj. No to jedziemy, gość. To samo zagramy? Nie, już nie zagra tego samego. No i strzał na H3. A to musiał brać pod uwagę. No właśnie, i teraz myśli. Dobra, tak. No właśnie, to jest typowe. Goniec F3 to tam. Kiedyś taką miniaturkę wygrałem. Z kością 2300 ponad to na żywo. No myśli, myśli. No to co, teraz tak, F4 prawdopodobnie. Um, I co, jakieś tutaj posunięcia? Jedziemy. Nie ma się co szczypać. Tu nie może bić, to pójdę tam, Pionek zrobi karierę. Taki chyba ruch jeszcze masz. Bicie tu. No Zawsze mogę jakąś ruszadę zrobić. Nie no, tutaj to tu mam szacha. I mogę po prostu zbić pionka kolejnego. Tak, widzę to wszystko. Widzę to wszystko, proszę pana. Po prostu tak. Jak zbijesz mi tego, zbiję tu, podważę tego będę atakować. Wieża wchodzi. Okej? Okay? Ale to ja gram tu i trzymam, bo jeżeli, jeżeli goniec tu, 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 to tam mat. Pozwoliłeś mi Hetmana zachować. Mhm. To odzyskujemy chyba materiał. Z szachem tutaj. Grozi mat. Figura odzyskana. Chyba wierzę F2 jeszcze masz, ale to wtedy mogę wrócić tu. Tu mi zaatakujesz, co nie? Dobra, to trzeba dobrze bronić. No dobra, muszę tak. Ty mi zbijesz tu. Ja wierzę D8. Tam mogłem zagrać. Nadal mogę. Zaraz będę mógł prawdopodobnie. No tutaj, to tutaj. I tu Wieża F7 obroniła Pionek więcej I atak ja został Coś tam mu nie wyszło uh -huh. Mogę tak Robimy No dobra I zagramy sobie po prostu końcówkę Ten pionek tak, tak, tak I biorę kolejnego Poddał. Moi drodzy, 2634, długi ten dzisiejszy odcinek, ale dziękuję za wytrwałość. Na tym skończymy i będziemy walczyć dalej. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia.